Loża radiowa. A dziś gościem Loży Radiowej jest Robert Bryk, nowy dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry w studiu. Drugi dzień w pracy dzisiaj. Wczoraj chyba był bardzo gorący dzień, bo też sytuacja, powiedzmy sobie, w Służbie Zdrowia Województwa napięta. Co drugi szpital nie podpisał kontraktu. I co dalej? No właśnie, 12 grudzień 2016. Czas zatoczył koło, po 15 latach wracam do korzeni, pracowałem wcześniej w Opolskiej Regionalnej Kasie Chorych, teraz wracam, współtworzyłem tą organizację, niektórzy mówią, że przyszedłem, żeby ją zlikwidować, co jest nieprawdą, bo... Też doszły do nas takie słuchy. Pierwszy dzień był dosyć trudnym dniem dla mnie, no bo ogrom spotkań i wewnętrznych, i podpisywania niezbędnych dokumentów upoważniających mnie do zawierania zobowiązań wobec i instytucji, i pracowników, także i kilka spotkań gratulacyjnych, i jeszcze przy okazji spotkanie z prezydentem Wiśniewskim, w którym omawialiśmy utworzenie, to znaczy funkcjonowanie klastra genetycznego, którego byłem współzałożycielem, i później spotkanie z załogą, wprowadzenie mnie przez przewodniczącego rady pana Edwarda Gądeckiego z osobą, z panem dyrektorem Wojtaszkiem z Urzędu Wojewódzkiego jako przedstawicielem rządu. Panie dyrektorze, przychodzi pan ponownie do Narodowego Funduszu Zdrowia, a tutaj same kłopoty. Lekarze narzekają, że przyszłe kontrakty będą tak naprawdę niższe, uwzględniając oczywiście wyższe koszty pracy w nowym roku. Punktacja też nie jest taka, jak oni by sobie chcieli, żeby ta punktacja była. Negocjacje w sprawie aneksowania umów też trwają. No i te terminy ostateczne zostały podane nie tak, jak chcieli. Lekarze proponowali, aby te umowy podpisać do 20 grudnia. Co pan w tej sytuacji zrobi? Znaczy, chciałbym przekazać tutaj w mediach informację, ponieważ termin aneksowania był do 14 grudnia. Dzisiaj mam posiedzenie zarządu, na którym to podejmujemy decyzję o przedłużeniu terminu do 23 grudnia. Niestety 21 będę w Warszawie na spotkaniu. Być może czegoś ciekawego się dowiemy na temat kontraktowania na przyszły rok, czegoś nowego. Będę mógł do 23 ewentualnie przekazać informacje świadczeniodawcom. Mówimy głównie tutaj o niepodpisaniu wysokości porozumienia dotyczącej wysokości świadczeń na pierwsze półrocze przyszłego roku. No, szpitale, wiodące te szpitale nasze, w tej chwili mamy niepodpisanych 14 umów. Co drugi, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Około co drugi. Nie mam w tej chwili tak precyzyjnych informacji na chwilę obecną, ale wiem, że to jest 14 szpitali i 16 grudnia mamy spotkanie z prezesem Stomozu, panem Markiem Staszewskim, łącznie z panem przewodniczącym Konwentu Starostów, panem Józefem Swaczyną, z przedstawicielem wojewody, mam nadzieję, że będzie pani Wioletta Porowska, przewodniczący Edward Gądecki i pan marszałek Kolek z Urzędu Marszałkowskiego, wicemarszałek, z którym będziemy próbowali znaleźć płaszczyznę porozumienia, jeżeli chodzi o zawarcie już ostatecznie aneksów na pierwsze półrocze. No, wiemy, że jest dosyć trudna sytuacja finansowa, nawet bym powiedział i trudna, i bardzo skomplikowana, bo samych nadwykonań jest ponad 50 milionów złotych. Kasa Narodowego Funduszu Zdrowia w oddziale opolskim nie jest tak zasobna i robimy wszelkie analizy. Czekamy w tej chwili na analizy z listopada, bo są przemieszczenia w ramach kontraktów wewnętrznie. Zobaczymy, jakie są możliwości, tylko i wyłącznie po to, żeby sprostać wymaganiom szpitali. Ja zakładam, że dojdziemy do porozumienia i będzie zabezpieczone
dostęp do świadczeń, szczególnie tych ratujących życie. A czy to w ogóle może się udać na poziomie negocjacji? Bo nam się ciągle wydaje, że po prostu pieniędzy w systemie jest za mało. Tutaj ta kwestia punktu 4 zł więcej. Negocjacje, rozmowy, a no, może to w Warszawie coś... Tego pan oczekuje, że no, spadnie jakiś większy grosz, że tak powiem, na Opolszczyznę? Zawsze jest tak, że jest pewna rezerwa w Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest informacja... Ale minister nie zgodził się na uruchomienie rezerwy. Minister nie tyle się nie zgodził, co wysłał, minister zdrowia wysłał zapytanie do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z zapytaniem o to, na jakie rodzaje świadczeń i w jakiej wielkości ta rezerwa będzie uruchomiona. W tej chwili trwa prawdopodobnie proces analizowania tych zagadnień i zwrotnie. Nie wiem w jakim terminie, nie jest to w moich kompetencjach i być może zostaniemy poinformowani w najbliższym spotkaniu w centrali. Informacja powinna pójść zwrotnie do ministra zdrowia, który zakładam, że uruchomi tą rezerwę. Ja wiem, że oczekiwania są ogromne ze strony szpitali, żeby tą rezerwę uruchomić jeszcze w tym roku. Być może rola polityków naszych tutaj regionalnych będzie tutaj adekwatna do tego, żeby prowadzić rozmowy już na szczeblu centralnym w Warszawie. Przypomnijmy, dziś gościem Loży Radiowej jest nowy dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, Robert Bryk. Panie dyrektorze, czy istnieje groźba, że na przykład od 1 stycznia przychodnie będą zamknięte albo szpitale? Czy mogą się tego obawiać pacjenci? Ja jestem optymistą i zawsze zakładam, że... Znaczy tak, jeżeli chodzi o OPZ, to tutaj nie ma obawy. W tej chwili wyszło zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego uzgodnień stawek w podstawowej opiece zdrowotnej. Mówimy tutaj o porozumieniu zielonogórskim, bo to jest tak duża organizacja, że ona sobie negocjuje na poziomie centrali, bo to jest ponadregionalna organizacja i w tej chwili właściwie to chodziło tutaj o porozumienie zielonogórskie. Także tutaj prawdopodobnie do 19 grudnia będą, około 19 grudnia będą prowadzone rozmowy z porozumieniem zielonogórskim, z którym zakładam, że dojdziemy do porozumienia i nastąpi przedłużenie tych umów. Nie zakładam sytuacji takiej, w której pozostałe placówki podstawowej opieki zdrowotnej nie będą świadczyły usług medycznych po 1 stycznia. Z tego co wiem, to będzie ciągłość zachowana. Pytam o to dlatego, że już kiedyś przeżyliśmy taką sytuację, że przychodnie zostały zamknięte. Sam jestem byłem ogniwem opieki zdrowotnej, stałem po stronie, pracowałem 10 lat w POZ-ach, także wiem coś na ten temat. Była taka sytuacja, ale zawsze dochodziło do porozumienia z Narodowym Funduszem Zdrowia i to zagrożenie mijało. Wiadomo, jest nerwówka, koniec roku, to są emocje, to jest zawsze brak pieniędzy. Musimy nad tym panować. Ale my pamiętamy ten 1-2 stycznia, 2-3 stycznia, prawda, kiedy pacjenci przysłowiowo odbijali się od drzwi przychodni. Czy porozumienie negocjuje na poziomie regionalnym, czy już po prostu przychodzi, aby podpisać gotowy dokument w Opolu? No ja zakładam, że wynegocjowane założenia na przyszły rok na poziomie centrali, na poziomie regionu powinno być kwestią techniczną, czyli podpisanie na przyszły rok już umów, także nie zakładam tutaj żadnych problemów. Koleżanka dopowiedziała właśnie o ten brak pieniędzy. Cały czas lekarze, którzy przychodzą i goszczą w naszym studiu, mówią o tym, że wycena usług medycznych jest dzisiaj za niska. Co w tej sytuacji mają? Z drugiej strony w systemie brakuje pieniędzy jako takich. Znam tą sytuację, znam stanowisko Konwentu Starostów, w którym rzeczywiście oni podnoszą kwestię wyceny jednego punktu 52 zł, który oczywiście, że jest niewystarczający. No wszyscy wiemy, że jest problem z finansowaniem opieki zdrowotnej w Polsce, ale musimy też wiedzieć, że nie ma takiego systemu opieki na świecie, który jest w stanie sprostać wymaganiom, czy zapotrzebowaniom, czy popytowi, to tak nieładnie brzmi, popytowi na usługi medyczne. Rozumiem też sytuację, w której wzrasta najniższe wynagrodzenie, w której rosną różnego rodzaju koszty funkcjonowania placówek medycznych. To jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe, ale na dzień dzisiejszy no, nie jesteśmy w stanie zapewnić wzrostu stawki na poziomie 56 zł. Powiem tylko tyle, no, reforma opieki zdrowotnej opiera się na kilku filarach i ona w swoich założeniach
zakłada, że od stycznia 2018 roku ma być wzrost stawki w części do PKB w części zdrowia o około 0,2% rok do roku. A to oznacza, że do systemu powinno wpłynąć około ponad 3 miliardy złotych rocznie. Zakładam, że no, niestety należy przetrzymać ten trudny okres transformacji. Czyli jeżeli nie będziemy płacić wyższych składek zdrowotnych, to nie mamy co liczyć na większe pieniądze za punkt. No tak należy to rozumieć, aczkolwiek też chcemy przygotować, podjąć się takiej analizy, może uda nam się z GUS-u uzyskać informacje, ile to może być osób, ponieważ od stycznia 2017 wzrasta najniższe wynagrodzenie z 1850 do 2000 zł, co powinno oznaczać, że również powinna wzrosnąć składka na ubezpieczenie zdrowotne, czyli powinien być większy przychód Narodowego Funduszu Zdrowia, oddziału, ale jaka to będzie wielkość, tego nie wiem. Ale rosną też koszty funkcjonowania szpitala. Oczywiście, I tak. No niestety, no wszyscy wiemy, ja się wywodzę z tej z drugiej strony, znamy się z dyrektorami wiele, wiele lat. Zakładam, że mnie rozumieją, że nie jest to łatwa sytuacja, aczkolwiek dokonamy wszelkich starań. A my wracamy do rozmowy z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, Robertem Brykiem. Niedawno na naszej antenie wicemarszałek regionu odpowiedzialny za służbę zdrowia, Roman Kolek, mówił o tym, że gdyby uwzględniono ubezpieczenia osób, które pracują za granicą, to kontrakt, czy przynajmniej pula pieniędzy, jakie trafia do naszej służby zdrowia, czy systemu zdrowotnego w Opolu, mogłaby być większa. Teraz od kogo to zależy, żeby powiedzmy uwzględnić te ubezpieczenia, aby one też wpływały do naszego regionu, aby były uwzględniane w całym podziale pieniędzy, szczególnie w naszym regionie, panie dyrektorze? Znaczy tak niefortunnym takim wskaźnikiem, o którym się mówi, to jest ten wskaźnik, czy algorytm podziału środków na poszczególne regiony. Ta nowa reforma zakłada stworzenie nowego algorytmu podziału środków i myślę, że tu jest pole do działania polityków i wskazywania, w jaki sposób ten algorytm powinien być kształtowany, żeby nasz region uzyskał większe pieniądze. No, jesteśmy regionem o bardzo dużej depopulacji. To w mojej ocenie tutaj powinien być duży nacisk kładziony na to, że powinien powstać dodatkowy wskaźnik depopulacyjny, który będzie nas wspierał dodatkowymi pieniędzmi na opiekę zdrowotną. Jak to będzie kształtowane? Ta reforma, ta transformacja, nazwijmy to, ona jest takim żywym organizmem. Cały czas trwają konsultacje. Z Komisji Zdrowia trafiają do konsultacji różnego rodzaju zapisy tej reformy, chociażby sieci szpitali, tak, które cały czas są uzupełniane o dodatkowe wskaźniki, które będą pozwalały wprowadzić do systemu szpitale, które na dzień dzisiejszy nie kwalifikują się, ale mówię, to cały czas trwa. To jest Urząd Zdrowia Publicznego, tak ma się nazywać, prawda? Ta scentralizowana jednostka. Ja się nie obawia się pan czegoś takiego, że raczej właśnie będzie w drugą stronę, że silny może więcej i silny dostanie więcej. Opolszczyzna nigdy nie była postrzegana jako ten region silny, powiedzmy sobie szczerze. Ja zakładam, że jeżeli zgromadzimy się wszyscy, to możemy stać się silni. To jest, może zadziałać zasada synergii, czyli działanie ponad podziałami, jeżeli mówimy o polityków, ale tak wracając już do Urzędu Zdrowia Publicznego, myśmy przeszli z systemu budżetowego na system ubezpieczeniowy. W 97 roku powstała ustawa, w 99 weszły kasy chorych. Przez lata tak naprawdę nie było poważnej reformy. Ja owszem, mam pewne obawy związane, mówię to jako osoba, która jest w tym systemie, mam pewne obawy związane z systemem budżetowym, bo do końca jeszcze nie wiemy, jak będzie kształtowany ten podatek zdrowotny, o którym się mówi, ponieważ trwają uzgodnienia pomiędzy resortem finansów a resortem zdrowia, w jaki sposób ma być to kształtowane. My na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie wiemy. Są ważniejsze obszary tej reformy, którymi musimy się zajmować. To jest właśnie sieć szpitali, to jest inny POZ, skoordynowane zespoły opieki zdrowotnej. To jest no, ten wzrost tej stawki na do PKB o 0,2% rocznie. O tym w tej chwili mówimy. Nie jestem w stanie
jednoznacznie odpowiedzieć, jak ten system budżetowy wpłynie na wielkość umów. Jeszcze chciałam dopytać o sieć szpitali. Jak to u nas na Opolszczyźnie? Bo starostowie, pamiętam, podnosili ten temat na ostatnim konwencie tutaj w Opolu. No jesteśmy przygotowani, ale ciągle nie mamy konkretów. Te konkrety się tworzą. Ja nie mam w tej chwili informacji, bo jestem za krótko w instytucji. Propozycje zostały złożone do ministerstwa, ale tak jak powiedziałem, na ostatniej Komisji Zdrowia w Sejmie były burzliwe dyskusje dotyczące niektórych jednostek, które są bardzo ważne dla zabezpieczenia zdrowotnego. Ja nie mówię tylko o naszym regionie, ale również o całej Polsce, o placówkach, z których również Opolszczyzna korzysta, chociażby Oparzeniówka w Siemianowicach. I tam cały czas trwają konsultacje, które mają pozwolić na to, żeby znaczące czy oddziały po niektórych naszych szpitalach, w niektórych naszych szpitalach, czy w ogóle szpitale weszły do sieci szpitali. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Nie chcę być nieprecyzyjny w odpowiedzi. Przypomnijmy, dziś gościem Loży Radiowej jest Robert Byk, nowy dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia. Do tej pory, panie dyrektorze, powiedzieliśmy tak. Pieniędzy brakuje w służbie zdrowia, mówiąc ogólnie o podejmowanym dzisiaj temacie. Jeżeli nie będzie... Negocjacje przedłużamy, tak? Do 23 grudnia. Tak. Jeżeli nie będzie wyższych składek, no to sytuacja będzie nam się powtarzać. Te składki mają być wyższe, ale dopiero w przyszłości. Niedawno usłyszeliśmy też taką opinię w tym studiu, że być może w naszym regionie mamy za dużo szpitali, które konkurują ze sobą i tak naprawdę... Wszystkie przynoszą straty, zamiast może zmniejszyć liczbę szpitali, żeby chociażby któryś z tych szpitali funkcjonował w 100%. Ambicją każdego starosty jest posiadanie szpitala w tym województwie. Taka kiedyś krążyła opinia, chociażby takie szpitale jednooddziałowe, które mamy. Może dwuoddziałowe. Bardzo niewygodne pytanie, bym powiedział, i bardzo trudne do odpowiedzi. Wiadomo, że każdy powiat chciałby mieć we własnym regionie placówkę, która będzie zabezpieczała dostęp do świadczeń zdrowotnych. To stanowi o bezpieczeństwie. No i przy okazji realizowane są zapisy ustawy kompetencyjnej, czyli o samorządach, które nakładają obowiązek na samorządy. Jak rozwiązać tą sprawę? To ja myślę, że to nie jest temat na dzisiaj, ponieważ, tak jak powiedziałem, sieć szpitali się tworzy. Zobaczymy, co zostanie zaproponowane, jaki będzie ostateczny kształt sieci szpitali zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, jak ta sieć szpitali będzie na Opolszczyźnie wyglądała. Ja zawsze, od samego początku, kiedy od 98 roku byłem propagatorem sieci szpitali, ponieważ uważam, że system powinien być na tyle zamknięty, ponieważ jest jeden tort finansowy. I nie powinno się dopuszczać do systemu zbyt dużo świadczeniodawców, bo nikt na tym nie skorzysta, a na pewno nie pacjenci. Nie mówię tutaj o szpitalach, mówię o całości systemu. Sieć szpitali, nowy kształt, który się tworzy, dopiero spowoduje i pokaże nam sytuację, w jakim miejscu jesteśmy w regionie, jeżeli chodzi o ilość potrzebnych szpitali. No to myślę, że jeszcze powinniśmy zapytać o Centrum Terapii Nerwic. Pożegnał się pan prezesem. W jakiej kondycji zostawia pan tę jednostkę? 3 lata pracowaliśmy nad tym, żeby doprowadzić Centrum Terapii Nerwic i poprawić wizerunek funkcjonowania, ponieważ jak jednostka została przeniesiona z zamku, który przyciągał pacjentów swoją dostojnością, wielkością, prawda, ludzie tam przyjeżdżali, było wiele zakamarków, no troszeczkę tak już humorystycznie opowiadam. Powstał nowy budynek, bardzo kwadratowy, nie wszystkim pacjentom się to podobało, nie każdy chciał. Myśmy się obawiali tej sytuacji, ale udało się wizerunkowo, jakością terapii, też podejściem całości personelu do pacjentów, udało się doprowadzić do takiej sytuacji, w której i w pierwszym roku funkcjonowania wygenerowaliśmy zysk. Nieładnie to brzmi jakby w nowej przestrzeni ochrony zdrowia. W drugim roku wygenerowaliśmy zysk. Placówka ma bardzo dobrą sytuację, jeżeli chodzi o płynność finansową. Zakładam, że następca mój, który zostanie wyłoniony być może w konkursie, być może w inny sposób,
tutaj nie ma wymogu konkursu. Będzie kontynuatorem wizji i zamierzeń. Będziemy dążyli do tego, przepraszam, będziemy, proszę zauważyć, że jeszcze żyję, tak do niedzieli oficjalnie. Dyrektorze jest trochę prezesa. Co tak, jeszcze oficjalnie do niedzieli byłem prezesem, także proszę wybaczyć pewne przejęzyczenia. Ja zakładam, że jednostka będzie się rozwijała, ponieważ są bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o leczenie depresji. Tutaj depresje rosną w postępie geometrycznym. Także ja zakładam, że Zarząd Województwa Polskiego bacznie się przyjrzy i przypilnuje tej placówki. Czyli pacjentów nie braknie, jak sądzę. 8 miesięcy się czeka. W tak drastycznej akurat chorobie. Kiedy skrócą się kolejki? Pytam na koniec już nowego dyrektora NFZ, bo pewnie o to pacjenci by też pana dzisiaj zapytali. Z kolejkami zawsze był problem. No właśnie, to jest okazja, żeby też przekazać tutaj społeczności naszej poprzez media, że NFZ będzie prowadził szeroko zakrojoną kampanię informacyjną dotyczącą tej reformy nowej, ale też chcemy prowadzić edukację, bo my mówimy bardzo dużo o prawach pacjenta, które są bardzo dobrze postrzegane w Europie, ale nie mówimy o obowiązkach pacjenta. I proszę sobie zauważyć, że przy tej trudnej sytuacji z finansowaniem opieki zdrowotnej, czyli z niskimi kontraktami, głównie mówimy tutaj o poradniach specjalistycznych, z bardzo niewygodnymi harmonogramami przyjęć, niedostosowanymi do wielkości kontraktów, pacjenci sami sobie stwarzają problemy, chociażby z tego powodu, że po pierwsze zapisują się do kilku kolejek naraz. Jak już skorzystają z wizyty u jednego specjalisty, nie odzwaniają do innej placówki i powodują niepotrzebne powtarzanie. Ja podam tylko przykład. W jednej z placówek medycznych w Polsce, która przyjmuje rocznie około 300 tysięcy pacjentów w różnych poradniach, miesięcznie zdarzało się, że 1300 pacjentów nie odmawiało wizyt do specjalisty i powodowali w ten sposób kolejki. Także my chcemy w tym kierunku też prowadzić edukację. EWUŚ też to jest takie narzędzie informatyczne, które powodowało, że było nie zawsze skuteczne i na samym początku funkcjonowania powodowało, że pacjenci zostali odsyłani, bo było wykazywane, że jest nieubezpieczony, a był ubezpieczony. To też powodowało takie techniczne problemy z przyjęciami. Wiadomo, że brakuje też oczywiście lekarzy, tak? Bo to jest istotne. Brakuje lekarzy. To my jesteśmy na szarym końcu, brylują Grecy w Europie, tak? Bo tam średnio 8 lekarzy na 10 tysięcy pacjentów. Polska stoi na szarym końcu. Być może to jest też rozwiązanie systemowe, aby zastanowić się w ministerstwach, w jaki sposób może usprawnić system edukacji. No jest bardzo trudny dostęp do studiów w ogóle medycznych. Coś wiem na ten temat, bo w otoczeniu mam osoby, które starają się o bycie studentem i jest trudno. No tak jest, ze studiami medycznymi czy lekarskimi, że bardzo trudno się na nie dostać. Liczba studentów się ograniczyło, no i teraz studentów brakuje. Być może zmieni tę sytuację kierunek lekarski, a potem wydział, no ale to pewnie temat na inną rozmowę. Tak. Dziękuję bardzo. Dziś gościem Loży Radiowej był nowy dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, Robert Bryk. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.